Dzień dobry Państwu, a w dzisiejszym odcinku co to się stało? Wypalenie, spalony telewizor, jak żyć? Trzeba kupić nowy. No nie, ale z tym głupi, czekaj. To jest nie taka historia. To wiecie co wystarczy zrobić? To wystarczy zrobić tak. I bach! I telewizor uratowany. Tedy po prostu. Tapetę taką miałem, no. Zrobiłem cię w jajo, piękny kawalerze. Tutaj mam te tapety, takie wypalenie. Co ty, ten telewizor jest od LG? To jest porządna maszyna. A to wideo jest testem telewizora LG OLED model 55 cali na 2020 rok. Ten telewizor używam codziennie, minimum 10 godzin dziennie. Ile to już godzin? Bo to jest ważne. No, żeby to sprawdzić, to trzeba wejść w sekretne menu, a menu będzie 0413. I tutaj mamy 9380 godzin w prawym, w lewym dolnym rogu. UTT. Wow. To jest ponad rok non-stop oglądania. Non-stop. I ktoś tam mówił kiedyś, że... Znaczy pisał mi w komentarzu, że włączyłem sobie tam telewizor i tam wypaliło mi się logo stacji telewizyjnej. Człowieku, jak ty oglądasz telewizję w dzisiejszych czasach, to nawet ekran z kamienia tego nie wytrzyma, pęknie na pół. Tam takie głupoty lecą, że no to wyłącz to, utnij kabel nożyczkami i przełącz się na internet. Bo w internecie też są głupoty, ale dużo wcześniej niż w telewizji. No? Też Kevina samego w domu oglądał. Kontynuujemy. Eizo. Nagrywam Samsungiem, dlatego te kolory mogą być troszeczkę przesycone. Czarny. Reflektywny. Biały. Ale to chodzi pięknie. Czyściuteńki. Czerwony. Czyściuteńki. Ktoś tutaj pytał wcześniej o bad pixele. Czyli o takie stack piksele. Powiem wam, że kiedyś miałem rząd na początku, jak ten telewizor był nowy, na samej górze i one zniknęły. Bo to były stack piksele, takie, które utknęły, nie uszkodzone, tylko utknęły w danym kolorze. One się odblokowały z czasem. No, ciekawe, nie? Jest kilka bad pikseli, ale dużo mniej niż było na początku. One poznikały. Tak jak mówię, i tutaj wypalenia nie widzimy. Niebieski. Nierówności 25%. 50% i 75%. Color distance. Gradient. Sharpness, czyli ostrość. Jeśli widzisz taki efekt tęczy, to po prostu kamera jest za blisko ekranu. Kąty widzenia są nieskończone. Gamma. No i czas reakcji. Ja nagrywam niestety nagrywam dzisiaj w 30 klatkach, więc i tak nie będziesz tego widział, ale to jest 120-hercowy ekran i robi robotę. No i co, udało się? No pewnie, że się udało. Elegancko. Śmiga jak marzenie. A LG, jak to LG? Telewizor robi robotę. Wygląda pięknie. Chociaż na kamerze, nie wiem, czy mam brudny lens, czy co, że tak wygląda dziwnie. Zaraz, poczekajcie. Oczywiście, nieprofesjonalnie, bo brudny obiektyw nagrywasz w brudnym obiektywie. Jeszcze raz, zobacz, teraz jest czarny. Chyba się troszeczkę znał, że brudny, ale już nie więcej. Ale zobacz, jakie to są kolory, jak to chodzi. Idziesz do sklepu i kupujesz LG OLED. I cena nieważna. Ważne, że masz zajebisty odbiór i oglądasz. W najwyższej jakości. A szczególnie takie wideo, gdzie jest na przykład kosmos. No. Ale dlaczego kosmos? No bo to fajnie widać. Już ci pokazuję czemu. O, na przykład nawet takie, o popatrz. Widzisz, jak masz oddzielenie czarnego. Wyłącz światło. Jak z dziewczyną jestem, to tu tak samo jej mówię. Poczekaj, tylko wyłączę światło. A później zostaw mnie. Słuchaj, patrz. Patrz, jak to wygląda. Ale to chodzi. Ale to są przejścia. Na LCD-ku nie ma szans. Nie ma szans. Nie będziesz miał takich kolorów. No będziesz miał takich plamy białe na LCD-ku. OLED robi robot. O, jak to pięknie wygląda. Się podnieciłem straszliwie. No, patrz. Ale to siedzi. Ale to siedzi ten kolor. Ale to chodzi.
pokażę ci te, o tych gwiazdach, co ci mówiłem. Te gwiazdy, wiesz, bajery, nie? No bo to jest ważne. O, patrz. To jak malowane.